Dzisiaj, kochani, spróbujemy sobie odpowiedzieć na Wielkim Buku na bardzo ważne pytanie. Oczywiście bardzo ważne w kontekście miłośników literatury gatunkowej. A mianowicie pytanie brzmi: czy Camilla Läckberg wciąż to w sobie ma? Czy wciąż jest królową szwedzkiego kryminału? Przekonacie się, co o tym myślę już za chwilę, no i poznacie mentalistę. Hej, hej, moi drodzy, w ten kwietniowy, wiosenny dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Mentalista mentalistą, ale kto to jest? Mentalista to ktoś, kto dzięki znajomości psychologii, sile sugestii i tajemniczym sztuczkom stwarza iluzję, że posiada zdolności właściwe dla medium albo że czyta w myślach. Pisanie książek w duecie to zawsze jest pewnego rodzaju wyzwanie. Twórcy muszą się naprawdę dobrze znać, słuchajcie, żeby zgrać się fabularnie. Również muszą się znać po to, by zgadzać się na proponowane rozwiązania, no i na fabularne zagwozdki, razem rozwiązywać problemy. To musi być pisarska symbioza, nawet jeśli styl obu pisarzy jest zgoła odmienny. Na szczęście, słuchajcie, Henryk Fexus i Camilla Läckberg znają się i przyjaźnią od lat. Co więcej, na pomysł tej książki wpadli już również lata temu i mieli naprawdę sporo czasu, by dopiąć tutaj wszystko na ostatni guzik. Camilla Läckberg oczywiście nikomu chyba tutaj nie muszę przedstawiać, swoim cyklem o miasteczku Fjällbacka podbiła kilka lat temu serca miliony czytelników na całym świecie. Natomiast jej przyjaciel Henryk Fexus to jest, słuchajcie, również pisarz szwedzki. Jest również gospodarzem wielu programów telewizyjnych, ale jest również mentalistą. Henryk jest specjalistą od mowy ciała, od komunikacji niewerbalnej, więc nic dziwnego, że jego wyjątkowe umiejętności stały się niejako inspiracją do stworzenia pierwszego tomu cyklu i całego cyklu z mentalistą w roli głównej. I tak, przed wami mentalista Camilla Läckberg i Henryka Fexusa. Pierwszy tom nowej serii z mentalistą w roli głównej, który recenzuje dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Czarna Owca. No i posłuchajcie, co z tej współpracy pary przyjaciół wyszło. W centrum Sztokholmu dokonano makabrycznego odkrycia. W dziwnej skrzyni, która pierwotnie powinna służyć iluzjoniście do wykonania tzw. sztuczki z mieczami, znaleziono zwłoki młodej kobiety. Kobiety, która od mieczy właśnie zginęła. Zabił ją natomiast ktoś, kto celowo te miecze nakierował. Ba, słuchajcie, ta skrzynia była specjalnie do czegoś takiego skonstruowana. Śledztwo, które prowadzi inspektor Mina Dabiri, utyka w martwym punkcie. Ekipa śledczych decyduje się tutaj na ryzykowny krok, a mianowicie zatrudniają mentalistę. Niejakiego słynnego Vincenta Waldera, któremu być może uda się rozwikłać tę jakże dziwną zagadkę zbrodni. Spojrzy na nią przecież okiem specjalisty od iluzji. Czy uda mu się powstrzymać szaleńca, zanim ten dopełni swój chory plan? Powróćmy od razu do tego pytania, które otworzyło nasze dzisiejsze rozważania na temat mentalisty, a mianowicie, czy Camilla Läckberg wciąż to w sobie ma? Autorka, która nie bez kozery przez lata dzierżyła tytuł królowej szwedzkiego kryminału, podbiła serca milionów czytelników na całym świecie swoim cyklem o sennym miasteczku Fjällbacka. Można było tę serię lubić, można było nie doceniać do końca, ale nie można było pozostać obojętnym na jej specyficzny, charakterystyczny szwedzki urok. Z czasem Läckberg postanowiła zaryzykować. Nie wiem, czy pamiętacie, jej szydercza seria thrillerów psychologicznych z niejaką Fej w roli głównej zbiła wielu jej miłośników z tropu zupełnie. Pamiętam, że wielu poczuło się nawet oszukanych. To przecież nie była Camilla Läckberg, jaką znali. W końcu do tej pory autorka obracała się właśnie wokół znajomego, rodzinnego, małego miasteczka. A jak to bywa z opowieściami o małych miasteczkach, również były w nich takie klasyczne, małomiasteczkowe chwyty. Wszyscy się tam znali, wszyscy wiedzieli o sobie wszystko. Rodzinne sekrety trzymało się blisko domowego zacisza. Wszystkie brudy natomiast oczywiście prano w samotności. Historia Fjällbacki była opowieścią budowaną wokół wspólnoty, wokół małej społeczności. I oczywiście wokół zbrodni, którą obserwowaliśmy tam z kilku perspektyw. Natomiast seria o Fej wysadziła z torów całkowicie przyzwyczajonych do tej małomiasteczkowej atmosfery czytelników. Rzuciła
ich do tego przerysowanego świata bogaczy i pseudocelebrytów. No a mentalista? Widać, że najnowszą powieścią Kamila Läckberg porzuca to szydercze pióro thrillerów psychologicznych i powraca niejako, słuchajcie, do takiej tradycyjnej opowieści kryminalnej, do takiego tradycyjnego, klasycznego, niemal w swoim wymiarze, kryminału szwedzkiego. Z Małego Miasteczka jednak przenosi swoją fabułę na ten miejski grunt. W końcu nowoczesny Sztokholm to jest takie uniwersalne miejskie tło. Ma neutralny kształt każdej europejskiej stolicy. Zbrodnie i te pozornie anonimowe ofiary oczywiście również można by odnaleźć wszędzie indziej. Jednak diabeł tutaj, słuchajcie, tkwi w szczegółach. A te moim zdaniem ukryte są w samej konstrukcji bohaterów. Tytułowy mentalista to jest mężczyzna o takiej zagubionej duszy, o skomplikowanym charakterze, o pogmatwanej przeszłości. On sam natomiast, jak to na iluzjonistę przystało, ukrywa się za tymi metaforycznymi dymami i lustrami. A inspektorka policji, którą tutaj proponują nam autorzy, pasuje do niego jak ulał. Ma swoje fobie, ma swoje uzależnienia, ma swoje problemy, które odpowiednio maskuje i kamufluje pod tym mundurem służbistki. Co więcej, oni oboje są bardzo samotnymi ludźmi. Zresztą ta samotność to jest taki mój własny wyznacznik skandynawskiego charakteru. To jest ten rodzaj samotności, która nawet w dzikim tłumie, słuchajcie, jarzy się jak pochodnia. I tym samym, słuchajcie, inspektorka i mentalista razem tworzą ten rodzaj pary, która widzi w parze więcej, która czuje bardziej. Oni potrafią wejść za skórę zbrodni. I to oczywiście również są jak najbardziej znajome tropy, nie tylko kiedy mówimy o twórczości Kamili Läckberg, ale w ogóle dla całego charakteru kryminału skandynawskiego. Ale czy to jest ta sama Kamila Läckberg co kiedyś? Dzisiaj moim zdaniem to z pewnością jest pisarka dojrzała, to jest pisarka świadoma swojego pióra. Ona również jest świadoma swoich umiejętności operowania w granicach literatury gatunkowej. Co więcej, widać tutaj, że w duecie z Henrikiem Feksusem, no ona bawi się po prostu świetnie. Co więcej, ona, słuchajcie, nie próbuje tutaj niczego udowadniać. Mentalista to jest powieść rozrywkowa, ona jest naprawdę dopracowana od pierwszego zdania aż do ostatniej kropki. Wydaje być się skrojona na miarę oczekiwań i potrzeb samego czytelnika. Proponowana zagadka natomiast jest na tyle pogmatwana, żeby czytelnik wytężył umysł, ale jednocześnie na tyle nieskomplikowana, by móc ją rozwiązać wtedy, kiedy jest czas na jej rozwiązanie. Satysfakcjonuje, cieszy, no i daje coś w zamian. Czy spodoba się natomiast miłośnikom tego charakterystycznego klimatu fjällbacki? Tutaj decyzja, słuchajcie, należy do samych czytelników. Czy pogodzą się z tym, że to miasteczko małe odeszło chwilowo w zapomnienie, teraz nadszedł czas wielkomiejskiego kryminału? Jednego jednak można pozostać tutaj pewnym, a mianowicie, że królowa szwedzkiego kryminału właśnie do gatunku powraca. Znów też operuje w znajomym stylu. Również operuje w tych znajomych granicach samego gatunku, no i oczywiście porzuciła szydercze pióro. Widać też, że jej duet z Henrikiem Feksusem to dopiero jest początek interesującej pisarskiej przyjaźni. A ja jestem jak najbardziej zaintrygowana, co z tego wyniknie już w przyszłości. A teraz razem z wydawnictwem Czarna Owca zapraszamy Was na konkurs. Egzemplarz mentalisty dla Was do wygrania, a pytanie konkursowe natomiast brzmi: kto jest Waszą ulubioną twórczynią kryminału albo thrillerów? Mówimy tutaj o twórczyniach polskich, jak i zagranicznych. Jestem ogromnie ciekawa, dajcie znać też dlaczego. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem jak zawsze i pojawi się również post dedykowany na społecznościach YouTube'a. Pamiętajcie też, że możecie swoje odpowiedzi wpisywać pod wpisem na blogu. One również biorą udział w konkursie. Uwielbiam, słuchajcie, temat mentalistów. Ja w ogóle jestem ogromną fanką serialu Mentalista właśnie z Simonem Bakerem. No uwielbiam, słuchajcie, ten serial. On tak mnie pociesza i tam są takie ciekawe zagadki. No i właśnie sam temat mentalisty również mnie tam przyciągnął, bo do tej pory nie wiedziałam, kim taki mentalista jest. Serial mi to bardziej przybliżył, dlatego ja od razu jakby wpadłam również w historię Kamili Läckberg i Henrika Feksusa. No i również odnalazłam mnóstwo tych znajomych tropów. Czytałam ostatnio kilka
wywiadów właśnie przy okazji promocji Mentalisty i zarówno Camilla Läckberg, jak i Henryk Fexus mówili, że chcieli uniknąć takich stereotypów z Mentalistą związanych, również propagowanych przez serial, ale jednocześnie ich bohater, no on również no, ma takie rozpoznawalne swoje charakterystyczne elementy, które ja również odnalazłam w serialu. Warto jednak zaznaczyć, że tutaj charakter tej powieści jest mroczny, jest bardzo dojrzały, co więcej, jest taki do bólu skandynawski. Skandynawski w takim sensie, że właśnie jest prowadzony przez samotność. Samotność naszych bohaterów, samotność, która sprawia, że również potrafią się odnaleźć, potrafią się dostrzec. Dlatego, że oboje są w pewien sposób wyjątkowi, no ale o tym to wy musicie się właśnie przekonać, czytając Mentalistę. Jestem ciekawa, czy jeżeli jesteście miłośnikami klimatów Jalbaki, to Mentalistę polubicie. Tutaj na pewno to, co mi się ogromnie spodobało, to jest to, że Camilla Läckberg powróciła właśnie do kryminału jako takiego, również do tej formy skandynawskiego kryminału. Więc mamy ten mrok, mamy również tę tajemnicę. No różnica jest taka, że jednak nie mamy tutaj społeczności. Mamy tutaj tę miejską samotność i ta samotność bardzo się tutaj rzuca w oczy. Jestem też ciekawa, czy Wam się spodoba zagadka proponowana w Mentaliście. Ta zagadka jest dość charakterystyczna, specyficzna, właśnie związana z iluzjami. Co więcej, to jest taka zagadka, która prowadzi nas w przeszłość oczywiście, bo musimy zawrócić do przeszłości, no jeżeli chodzi o kryminały, to nie ma innej opcji. Nie mówię już nic więcej, zachęcam Was do czytania, jeżeli jesteście miłośnikami tej starej, dobrej Camille Läckberg, to myślę, że tutaj znajdziecie również coś dla siebie, chociaż no musicie się pogodzić, że to nie jest Fialbaka, po prostu, to już jest coś innego, ale tak jak powiedziałam, to jest pisarka dojrzalsza, to jest pisarka świadoma, świetnie operująca w granicach gatunku. No i porzuciła to szydercze pióro znane z tych thrillerów psychologicznych, za którymi większość z Was, pamiętam, nie przepadała. Zapraszam Was również na bloga Wielkiego Buka, tam o Mentaliście możecie sobie poczytać, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Kwiecień, plecień, moc książek, które pojawią się w najbliższych tygodniach. Zaglądajcie, kochani, tutaj premiery książkowe kwietnia właśnie, mój wybór dla Was. Co więcej, możecie subskrybować ten kanał, jeśli jesteście tutaj nowi. Mam nadzieję, że Wam się tu spodoba. Mówimy o książkach, o literaturze gatunkowej, literaturze pięknej. Pamiętajcie, łapka w górę, bawcie się pysznie. Do zobaczenia!